Figura A jest obrazem figury B w przekształceniu skalowania. To jest figura A, to jest figura B. Skala tego przekształcenia to 1 do 2,5. Jaka jest wartość x? Wartość liczbowa x. No to zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie wyznaczyć x. Na rysunku x to długość tego boku, boku figury A. Odpowiadający mu bok figury B to ten bok. I ma on długość 5. I możemy zacząć rozwiązanie tego zadania od stwierdzenia, że stosunek x do 5 równy jest 1 do 2,5, bo taka jest skala przekształcenia, w którym a jest obrazem b. x do 5 musi być równoważne ze skalą 1 do 2,5. Żeby z 2,5 przemieścić się do 5, musimy 2,5 pomnożyć razy 2. I w takim razie, żeby wykonać ten sam zabieg od 1 do x, również musimy pomnożyć razy 2. W takim razie x jest równe 2. Jeżeli chcemy narysować figurę A, która jest obrazem figury B w przekształceniu skalowania ze współczynnikiem skali równym 1 do 2,5, to obrazem boku o długości 5 będzie bok o długości 2. Skala, obraz do oryginału równa jest 1 do 2,5. Czasami taka skala nazywana jest skalą zmniejszającą, bo obraz jest mniejszy od oryginału. Jeszcze jeden przykład. Figura A jest obrazem figury B w przekształceniu skalowania. I znowu mamy na rysunku figury A i B i znowu mamy obliczyć długość jednego z boków. Nie ma podanej skali, ale możemy skalę obliczyć. Podana jest na rysunku długość boków w figurze B i długość odpowiadającego mu boku w figurze A. Wiemy, że te boki odpowiadają sobie, bo w obydwu figurach są to boki najkrótsze i w obydwu figurach tworzą z podstawą kąt prosty. Możemy na tej podstawie określić potrzebny nam stosunek. Stosunek 3 do 4 powinien być taki sam jak stosunek x do 7,2. Jak obliczyć wartość x? Jeżeli są to stosunki równoważne, to 4 musimy pomnożyć razy jakąś wartość, żeby otrzymać 7,2. I razy tę samą wartość musimy pomnożyć 3, żeby otrzymać x. Można przy pomocy kalkulatora, ale można też w pamięci. 72 to 2 razy 36, 36 to 2 razy 18, czyli 72 to 4 razy 18. 4 razy 18 to by było 72, czyli 4 razy 1,8 to będzie 7,2. Jeżeli wolicie na papierze bardziej niż w pamięci. To można pisemnie. 7,2 podzielone przez 4. 4 mieści się w 7 1 raz. 1 razy 4 to 4. Odejmujemy. 3, tu musi być przecinek. Spisujemy dwójkę. 4 mieści się w 32. 8 razy. 8 razy 4 to 32. Odejmujemy i gotowe. 4 musimy pomnożyć razy 1,8, żeby otrzymać 7,2. I tak samo, żeby otrzymać x, musimy pomnożyć również razy 1,8, czyli x równa się 3 razy 1,8. Ile to będzie? 3 razy 18 razy 2 to 36 i jeszcze 18, 46, 54, czyli x równa jest 5,4. Powtórzmy pisemnie. 1,8 razy 3 równa się 8 razy 3 to 24, 3 razy 1 to 3, plus 2 to 5, jedna cyfra po prawej stronie przecinka, tu też jedna cyfra po prawej stronie przecinka, 5,4. Gotowe!